Pani marszałek, Wysoka Izbo, szliście do wyborów mówiąc, że rozwiązania przygotowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości są niewystarczające. Wygraliście wybory na kłamstwie, tymczasem my stworzyliśmy kompleksowy pakiet wsparcia w wielu obszarach dla wielu odbiorców. Wysokie ceny żywności, energii, paliwa, gazu, węgla, nawozów. Na te wszystkie kłopoty, które się pojawiły w związku z agresją Rosji na Ukrainę i pandemią COVID-19, co zresztą dzisiaj piszecie w uzasadnieniu, a wcześniej mówiliście, że to jest nasza wina, znaleźliśmy i wprowadziliśmy w życie szerokie rządowe programy. Kompleksowy pakiet wsparcia dla Polaków pokazywał, że nie przechodziliśmy obojętnie wobec ich problemów. Nie mówiliśmy, że nic się nie da zrobić. Pochylaliśmy się nad każdym problemem. Pakiet wsparcia przygotowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości był mocno rozbudowany. Odpowiadał na szereg różnych sytuacji, w których znaleźli się Polacy w obliczu globalnego kryzysu. Tymczasem to, co dzisiaj przygotowaliście, to jest jakiś żart. Bon energetyczny to jest żart i śmianie się w oczy Polakom, którzy będą teraz płacić 30% więcej. Dziękuję i zapraszam pana posła.